Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na krótką recenzję, a właściwie, no powiedzmy taką recenzję, wideorejestratora samochodowego. Jest to Mio MiView 658, ale w wersji z Wi-Fi. Ja przypomnę, że niedawno testowałem na moim kanale, a także jest wersja tekstowa w opisie, jest link do tej wersji na portalu tego wideorejestratora. Różnica jest przede wszystkim taka, że 658 Wi-Fi posiada moduł Wi-Fi. On umożliwia nam komunikację z naszym smartfonem, ale tylko niestety systemami Android oraz iOS. Nie ma wsparcia dla Windows Phone i kilka fajnych rzeczy można tam zrobić. Nie powiem Wam, czy przede wszystkim jest wersja z Wi-Fi warta dopłaty. Ja w ogóle się zainteresowałem tym urządzeniem i poprosiłem o nie do testów właśnie z uwagi na różnicę w cenie, bo już sam Mio 658 Touch jest bardzo dobrym urządzeniem, natomiast około 100 zł droższym jest urządzeniem Mio 658, ale właśnie z Wi-Fi. Czy ta różnica jest warta dopłaty? Tego Wam nie powiem, ale przybliżę Wam funkcjonowanie właśnie funkcji Wi-Fi w Mio 658 Wi-Fi. Dużo tego Wi-Fi dzisiaj. Zapraszam serdecznie na portal WavePC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. www.wavepc.pl. Przechodzimy od razu do meritum testu, czyli do działania Wi-Fi, do działania na smartfonie. Słuchajcie, przede wszystkim musicie mieć pobraną aplikację MiView. Aplikacja jest oczywiście darmowa, dostępna w sklepie Google'a, a także na urządzenia z jabłuszkiem. I teraz tak, włączamy sobie Wi-Fi. Moi drodzy, Wi-Fi można włączyć bardzo prosto z menu, czy też korzystając nawet z przycisku. Zaraz, niech mi się tutaj skończy zapisywać nagranie. Nagranie skończyło się zapisywać. Wchodzimy sobie w Wi-Fi. Słuchajcie, włączamy w naszym urządzeniu Wi-Fi. Mamy informację SSID oraz hasło i oczywiście takie dane wprowadzamy do naszego smartfona. Za chwilę powinien się pojawić nasz wideorejestrator na liście. Wi-Fi już jest włączone i już jest urządzenie widoczne. Połączone, to od razu przechodzimy sobie do aplikacji, moi drodzy. Jeżeli chodzi o aplikację, jej interfejs jest naprawdę bardzo prosty. Mamy tutaj dosłownie tylko kilka okienek. I pierwsza sprawa, która się dzieje po każdym zapisaniu nagrania i po ponownym sparowaniu naszego wideorejestratora ze smartfonem, to jest właśnie pobieranie plików z nowymi nagraniami. Niestety, ale w tym czasie, ja Wam pokażę, nie można wejść na przykład wideo, jedynie mamy dostęp do plików, które już są na naszym smartfonie. Ok, ja tego nie będę teraz przesyła, zrobimy sobie to, anulujemy, żebyście zobaczyli, jak wygląda kwestia poszczególnych opcji. Przede wszystkim tak, mamy informacje odnośnie wideo, zdarzeń, trybu parkingowego oraz zdjęć, czyli to są te cztery grupy nagrań, które już sortuje nam sam wideorejestrator. Standardowe nagrania, nagrania zabezpieczone przed nadpisaniem, nagrania, które zostały utworzone w trybie parkingowym, a także zdjęcia wykonane naszym wideorejestratorem. Pozostałe dwie opcje odnoszą się do nagrań, które już są na telefonie. Zdarzenia albo po prostu album z podziałem osobno na wideo i na zdjęcia. Jeżeli plik jakiś się przesyła, zawsze mamy możliwość podejrzenia aktualnie nagrania, które tutaj było, oczywiście z możliwością jego przewinięcia. To jest trochę fatalne, bo jest ciemne, a karta już była wyczyszczona. Zobaczymy sobie więc ze zdarzeń, bo tu jest troszeczkę tego więcej. No i zobaczcie. Mamy również nagranie oczywiście w trybie pełnoekranowym, widoczne są wszystkie informacje, te najważniejsze, czyli przede wszystkim data oraz godzina w razie konieczności udokumentowania zdarzenia. Natomiast pliki niezapisane na komputerze dostępne są, jeżeli nic się nie przesyła właśnie z poziomu już samego rejestratora i takie nagranie trzeba po prostu pobrać i one pobrane będzie już dostępne, że tak to ujmę, offline, czyli kiedy to połączenie Wi-Fi nie będzie aktywne, będzie to nagranie zapisane bezpośrednio na naszym smartfonie. Co można zrobić z takimi nagraniami? To jest dosyć fajna sprawa. Przede wszystkim możemy sobie je udostępnić znajomym. Jest prosty przycisk udostępnienia, wybieramy sobie
usługę, którą chcemy udostępnić, ale tutaj właśnie informacja, która wcześniej wyskoczyła, czyli musimy być już połączeni z normalną naszą siecią Wi-Fi, z naszym na przykład routerem, a nie z urządzeniem MIO. Możemy wysłać plik na Facebooka, na Instagrama, na YouTube, to tak w ramach informacji. Cała aplikacja działa dosyć dobrze. Ja nie wiem, dlaczego ona ma stosunkowo niską ocenę w sklepie Play, bo to było z tego, co pamiętam, chyba 3,4, czyli dosyć niska ocena, nawet nie powyżej 4, ponieważ ja nie widzę problemu w funkcjonowaniu tej aplikacji. To jest podstawowa funkcjonalność. Ona nie daje nam takiego samego wachlarza możliwości jak aplikacja na desktopy, a taka aplikacja również jest, ale to jest pomoc przede wszystkim na przykład w pokazaniu sprawcy zdarzenia, czy też policji na miejscu zdarzenia, nagrania z wideorejestratora, nawet bez konieczności odpinania urządzenia z uchwytu, możemy pokazać, jak wyglądało zdarzenie na drodze, tak? Jak wyglądało na przykład stuczka, kto faktycznie jest tutaj winny. Ja w tym momencie w zasadzie kończę tą recenzję, krótką recenzję. Teraz pokażę Wam jeszcze tylko kilka filmów testowych nagranych urządzeniem MIO, ponieważ jeszcze raz przypomnę, MIO 658 był przeze mnie testowany, ale w tej wersji Touch. Recenzja jest na portalu WivePC, link do recenzji, gdzie również są nagrania próbne oraz cały opis urządzenia jest w opisie tego filmu. Tutaj zaznaczę tylko jedną tak naprawdę różnicę, nie wiem, czy ona będzie dla Was istotna, czy nie, mianowicie nie ma dwóch slotów na karty pamięci, a jest tylko jeden slot. Można powiedzieć, że taki backup stanowią właśnie nagrania zapisane już bezpośrednio na naszym smartfonie. Czemu znowu wchodzę w zdjęcia? To ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. To jest nagranie, które niedawno się pobrało. Właśnie chyba tutaj nawet z początku testów, no jeszcze podkładka jest widoczna. Moi drodzy, to by było ode mnie na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej. Poczekaj, pojedynczo. Proszę.